Metod feeder to jest coś, co jest na czasie. Sposób łowienia karpi bardzo, bardzo popularny, zresztą nie ma co się dziwić. A czasami lepiej się sprawdza niż klasyczne łowienie karpi. Oczywiście nie tak wielkich ryb, ale można szybciej sprowokować karpia do brania właśnie na delikatne, małe przynęty i na łowienie z koszyczkiem zanętowym, bo metod feeder to jest łowienie właśnie z koszyczkiem. W ofercie Jacksona jest sporo rzeczy, które na pewno zainteresują właśnie łowców karpi na metod feedera. Zarówno koszyczki różnego rodzaju, różnej wielkości, różnego gramażu, jak i formy również do tych koszyczków. Większe, mniejsze, w zależności oczywiście od wielkości koszyczka. To są oprócz tego oczywiście różnego rodzaju gotowe zanęty. To jest gotowa do użycia zanęta do metod feedera w różnych smakach, w różnych zapachach. Nie trzeba jej rozrabiać. Nie trzeba jej rozrabiać, można ją bezpośrednio wziąć do foremki. Paczka otworzona, bierzemy zanętę. Ona jest w takiej konsystencji, że naprawdę nie trzeba do niej niczego, absolutnie niczego dodawać. Wystarczy tylko wziąć koszyczek, najpierw dobrze to ubić, wziąć koszyczek, włożyć, wcisnąć do środka. Proszę bardzo, koszyczek jest już napełniony. Oczywiście on jest w tej chwili bez zestawu, ale widać, jak znakomicie prezentuje się i trzyma. W momencie, kiedy wpadnie do wody na dnie, będzie leżał oczywiście ciężarkiem w dół. No i sama zanęta razem z przynętą umieszczoną na wierzchu będzie znakomicie widoczna i znakomicie pracująca w wodzie. Tu mam foremkę do znacznie większego koszyczka i gotową zanętę truskawkową, czyli klasyczną zanętę na karpia. Napełnię foremkę i w nią włożę koszyczek. Dobrze to trzeba ubić i teraz po prostu wcisnąć ten koszyczek do środka. Oczywiście on tutaj jest 25-gramowy, ale są również o wiele cięższe, w zależności od tego, gdzie łowimy, na jakiej odległości chociażby. No i teraz wyjmujemy. Koszyczek jest świetnie napełniony. Przyznam, że ja najbardziej gustuję właśnie w takich gotowych zanętach, z którymi nic nie trzeba robić, no ale ci, którzy są bardziej zaawansowani, mogą skorzystać z zanęty gruntowej do rozrabiania różnego rodzaju. To jest wanilia, to jest betaina, skopeks, orzech tygrysi. Wtedy, kiedy rozrobi się tą zanętą z różnymi dodatkami, może ona być po prostu dodatkowo, indywidualnie wzbogacana. No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa przy metod feederze to oczywiście jest mikro pelet, stosowany bardzo, bardzo często. Różne rodzaje mikro peletów tutaj mamy, różne średnice. Te mikropelety oczywiście można dodawać do zanęty zarówno gruntowej, takiej do rozrabiania, jak i do tej gotowej naturalnie. To jest coś, co bardzo dobrze pobudza karpie do żerowania. Więc mikropelety, zanęty gruntowe do rozrabiania, gotowe zanęty gruntowe. No i oczywiście to, co będzie przynętą, to co na haczyk. A co jako przynęta? No oczywiście zacznijmy od mini kulek o różnych smakach naturalnie. Kulki, co jest bardzo istotne, mają już przejercone dziurki w środku. Wiadomo, że kiedy przybijamy je igłą, często bywa, że pękają. Te dziurki powodują to, że odpada nam ten zasadniczy kłopot. Więc pierwsze są mini kulki, naturalnie w różnych zapachach i różnych kolorach, co czasami jest też ważne w zależności od koloru dna. Następnie kulki pływające, żeby podbić nieco naszą przynętę. Papiki małe też w różnych kolorach spadają, ale nic nie szkodzi.
No i trzecia przynęta, zostawiłem ją na koniec, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Przez wędkarzy może trochę niedoceniana, a niepotrzebnie, dlatego że warto je stosować. To są soft pelety, czyli miękkie pelety, one są, proszę bardzo, bardzo plastyczne, o różnych średnicach, bo mają różne wielkości, może nie tyle te soft pelety są w kształcie dumbbellsów bardziej niż kulek, ale to są pelety. I zasadnicza z nimi sprawa, że można używać ich na włosie, ale też dzięki temu, że są miękkie, można zakładać je na haczyk. I ryba da się zacząć po prostu przy założeniu tej przynęty właśnie na haczyk. Przyznam się, że nie stosowałem jeszcze tych peletów jako przynęty haczykowej, zawsze na włosie, no ale kiedyś trzeba po raz pierwszy spróbować. Tak więc tutaj mamy cały arsenał dla metod fiderowców, począwszy od zanęt gruntowych, peletów, koszyczek, form, aż po kulki i pelety przynętowe. Nic tylko wybierać i jechać na karpie.